Wirtualna Polska przypomniała temat zakupu fortepianu Paderewskiego ze Szwajcarii przez dyrektora dziedzictwa myśli narodowej z 2022 roku. Z ustaleń portalu wynika, że fortepian, który kosztował 300 tysięcy złotych, tak naprawdę wart jest najwyżej kilkanaście. I mało tego, że nie należało do Paderewskiego, to sam mistrz przy nim nawet nie stał. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przyznało, że mimo mniejszej presji na granicy polsko-białoruskiej, strefa buforowa musi nadal obowiązywać. Przyznano, że to między innymi zasługa polityki prezydenta Andrzeja Dudy. Podobno pan prezydent chciał uprzejmością odpowiedzieć na uprzejmość, i potwierdził, że to faktycznie jego zasługa. Związkowcy z kopalni Bogdanka, zaniepokojeni swoją przyszłością, domagali się od rządu konkretów, czy stracą pracę w związku z transformacjami energetycznymi. Domagać się zawsze można. Po 20 latach od premiery filmu Vinci Juliusz Machulski zapowiedział drugą część. Sequel na pewno przyciągnie widzów pytanie, czy odgrzewany kotlet będzie lekko czy ciężko strawny. Podano, że od 2018 prawie 700 tysięcy osób zgłosiło online narodziny dziecka. Urząd zachęca do zgłaszania online, choć ostrzega, że jeśli imię jest niezgodne z przepisami, urząd ma prawo nadać imię dziecku. Kto wie, może właśnie dlatego jest tylu brajanków w Polsce. W Dunach szkoła podstawowa ewakuowała uczniów, bo jeden z co bardziej rozrywkowych uczniów przyniósł granat. Szczęśliwie nic nikomu się nie stało. Ojciec ucznia przyznał, że trzymał atrapę granatów w piwnicy, a syn wziął bez pytania. W Otwocku w związku z przebudową ważnego skrzyżowania pojawił się dość skomplikowany znak objaśniający objazd. Mieszkańcy szybko doszli do wniosku, że znak idealnie symbolizuje, jak zakręceni są pracownicy Urzędu Miejskiego. 31-letni nigeryjczyk na lotnisku w stolicy zachowywał się nerwowo i nic dziwnego, jakbym połknął ponad kilogram kokainy, też bym był nerwowy. Towar był warty ponad milion złotych. Teraz grozi przemytnikowi 20 lat więzienia. Wybuchła afera prywatnej szkoły wyższej Collegium Humanum. Podsumowano, że była to fabryka dyplomów. Afera poruszyła środowiska polityczne, bo okazuje się, że dyplomy stąd ma wielu polityków i z PO, i z PIS-u, prezesi spółek Skarbu Państwa, czy oficerowie służb specjalnych. Kiedyś mawiano, że nauka to potęgi klucz. Teraz o wyrobieniu dyplomu lepiej nie mówić nikomu. Orlen doszukał się ropy naftowej w województwie lubuskim. Zasobność złoża oceniono na ponad 500 tysięcy ton. Podobno z powodu odkrycia w pobliskim Świebodzinie ludzie zaczną ubierać się jak arabscy szejkowie. Hałdy błota w centrum miasta, przekroczone stany alarmowe na rzekach, strasznie poturbowane stronie śląskie, lądek zdrój. Przabrownicy, pieniądze z Unii na zniszczenia, nieprzejezdne drogi, liczne ewakuacje, stany klęski żywiołowej, zbiórki dla powodzian, brak zasięgu, prądu i żywności. A nagrań mnóstwo. W głuchołazach samochód płynął ulicą. Na tym widać, jak runął budynek Straży Miejskiej i Policji, poruszające nagranie żołnierzy ewakuujących uwięzionych wojskowymi śmigłowcami. Niektórych zniesmaczyło uczestnictwo prezydenta Andrzeja Dudy w dożynkach prezydenckich w stolicy, podczas gdy kraj zalewała woda. Niektóre banki zdecydowały się zawiesić raty kredytów klientom z zalanych terenów. Ministerstwo Edukacji zapewniało, że priorytetem ma być wsparcie dla szkół zawodowych i technicznych, ma polegać na wspieraniu najsłabszych uczniów, by ich rozkochać w naukach ścisłych. Zalążki programu mają się pojawić w 2026, czyli w pełni wprowadzonej reformy jeszcze długo nie zobaczymy. Ministerstwo Finansów podało, że dług publiczny według metodologii unijnej przekroczył osiemset dwadzieścia miliardów złotych, biorąc pod uwagę, z jaką dumą rząd opowiada o Polsce: mi kamień spadł z serca. Mój dług hipoteczny to pikuś. Dwóch rewaloryzacji rent i emerytur nie będzie, wróci jeśli inflacja przekroczy 5%. Rząd odłożył nowelizację ustawy i niepotrzebnie nie będzie robiło przyjemności prawie 8 milionom emerytów i rencistów. Rząd spierał się z rządem w kwestii czterodniowego tygodnia pracy, kredytu mieszkaniowego 0% czy obniżki składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Każdy z koalicjantów chciał czego innego. Podobno do wypracowania kompromisu zastosowana zostanie zasada ene due fakke. facke Minister rozwoju i technologii zapowiedział 500 milionów złotych na program kredyt na start. W przyszłym roku, ale o mieszkania ma być trudno, bo nie ma gdzie ich budować. Z danymi nie zgadza się Szrek. Według niego jest jeszcze 1 400 000 hektarów bagien do zagospodarowania. Ministerstwo Finansów zapowiedziało podwyższenie VAT-u na dostawy konopi siewnej do palenia, ale tym samym uspokajało, bo w zamian obniżą stawki VAT na dostawy kubeczków menstruacyjnych. I całkiem rozsądnie, jak się ci od konopi siewnej dowiedzą, to ich krew zaleje. Ministerstwo Finansów wprowadziło do końca roku 0% VAT na towary i usługi przekazywane poszkodowanym wskutek powodzi. Skoro wypowiadają się specjaliści, że takie powodzie będą działy się coraz częściej, raczej przydałaby się ustawa przydzielająca zerowy VAT w takich sytuacjach. Muzyka Politykę można uprawiać mądrze, albo tak jak zilustruje to następujący przykład. Poseł Konfederacji Roman Fritz podał, że przedmiotami obowiązkowymi w szkołach są kultura i historia Niemiec oraz historia i kultura Ukrainy. Skwitował, że to Kulturkampf i jakie to złe. Rozpętała się dyskusja pod jego tweetem, i tu od razu dwie rzeczy. Żyjemy w czasach, że ludzie się wypowiadają nie znając kontekstu, ani nie znając faktów. No bo przecież to łatwe. Po drugie, pan poseł nie przytoczył rozporządzenia z 2017, że polskie szkoły zapewniają uczniom mniejszości narodowych naukę swojej kultury i historii. I jeszcze po trzecie, takie wprowadzanie w błąd dla większej popularności w mediach społecznościowych to żaden patriotyzm. Od września politycy ponoszą odpowiedzialność za zapraszanych do Sejmu i Senatu gości. Do tego celu muszą się podpisywać pod oświadczeniem od tej pory będą ponosili odpowiedzialność za tych, co rozrabiają. Sami politycy mogą dalej rozrabiać w najlepsze. Głośno było o tym, jak Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Partia zatem poprosiła zwolenników o wpłaty darowizn. Prezydencki minister Marcin Mastalarek skomentował, że przez 8 lat PiS otrzymał 300 milionów i że trzeba było oszczędzać. No, jak ja bym dostał 300 milionów, to na pewno bym oszczędzał. Podczas dożynek na Mazowszu pan Marek Suski powiedział, że jak tłumaczy się dzieciom, że lesbijki i geje to ludzie, którzy się kochają, to bierze go przerażenie. 36 krajów zalegalizowało małżeństwa homoseksualne, w tym 22 kraje europejskie. Czyli, jakby nie patrzeć, przede wszystkim Europa, gdzie znajduje się Polska. Jak pan Suski tak mówi, to mnie bierze przerażenie. 1 września to dzień, w którym dzieciom życzy się piątek, szóstek, radosnej nauki i krótkich klasówek. Ale nie, jeśli się nazywasz Antoni Macierewicz. Ten na inauguracji roku szkolnego w jednej ze szkół w Tomaszowie Mazowieckim rozprawiał o II wojnie światowej, o ludobójstwie, protestach z sierpnia 1980 i zbrodni smoleńskiej, gdzie zamordowano całą polską elitę narodową. Kiedy już myśleliście, że was już nic nie zaskoczy. Marszałek Szymon Hołownia podzielił się informacją, że jego córkę nie przyjęto do niepublicznej szkoły katolickiej ze względu na poglądy jej ojca. Rzecz skandaliczna, że można nie przyjąć dziecka do szkoły z powodu poglądów rodzica. Dobrze natomiast wiedzieć, że człowieka z władzą spotyka to samo, co przeciętnych zjadaczy chleba. W polityce wygaduje się różne rzeczy. PiS skrytykowało rząd za brak zbiorników retencyjnych. Niektórzy może pamiętają, że w 1997 roku była powódź tysiąclecia i już wtedy mówiono o zbiornikach retencyjnych. Od tamtego czasu minęło 27 lat. PO było u władzy łącznie prawie 9 lat. PSL 11, a najwięcej u władzy był AWS, czyli PiS, bo aż 14 lat. Jakby nie patrzeć, wszystkie ekipy miały wystarczająco dużo czasu, żeby temat zbiorników zamknąć wiele lat temu. Premier Donald Tusk podczas posiedzenia Sztabu Kryzysowego ostro zareagował na deklarację Sztabu. Powiedział, że nie zebrali się po to, żeby opowiadać, jak dobrze i sprawnie działają, tylko żeby to ludzie odczuli jak najszybciej. Co prawda, to prawda. Najwyższa Izba Kontroli podała, że MSZ w czasach rządów PiSu wydało ponad 366 tysięcy wiz obywatelom państw muzułmańskich i afrykańskich. Naciskano na konsulów, by ci nie sprawdzali, czy deklarujący się jako fachowcy, obcokrajowcy mieli kwalifikacje, co jest rzecz jasna złamaniem prawa. Puls biznesu podało, że w tym roku ubyło sklepów mięsnych, monopolowych i warzywniaków. Za to przybyła ilość piekarnie. Nie wiadomo, czy odpowiedzialność za to ponosi poprzedni rząd czy obecny, jedno jest pewne to musi być wina tuska. Krajowa Rada Sądownictwa, znana jako KRS czy NeokRS, jest zdania, że rząd Donalda Tuska jest nielegalny. Jego rząd nie jest takim organem, jaki przewiduje Konstytucja, bo Konstytucja nie przewiduje wyrażenia, że można kogoś wybrać na ministrę. Zdaniem Rady nie ma czegoś takiego jak ministra, stąd te nazywa komisarzami działów administracji rządowej. Zastanawiające jak przy tylu sprawach do załatwiania, KRS ma czas by zajmować się gierkami językowymi. Ostatnie pokolenie wyległo na warszawskie ulice, ale tym razem policja popisała się szybkimi interwencjami. Aktywiści na kilkanaście minut zdołali zakorkować ulicę Świętokrzyską. Potem raptem kilka minut blokowali ulicę w Śródmieściu. Związkowcy za to zablokowali tory kolejowe, by oprotestować zwolnienia w PKP Cargo. Te miały dotknąć ponad 4 tysiące pracowników, bo nastąpił znaczący spadek przewozów kolejowych i wpływów. PiS wini rząd, rząd wini PiS, a jak zwykle cierpią niewinni Polacy. Kontrowersje wokół pkol zaowocowały tym, że Orlen wstrzymał przelewy sponsorskie podobnie z PKP Intercity, która wypowiedziała umowę sponsorską, ze skutkiem natychmiastowym. Z finansowania wycofała się krajowa grupa spożywcza polskie porty lotnicze. Tauron czy Enea. PKOL przemilczało temat wycofujących się sponsorów, bo lepiej się nie odzywać i żeby ludzie tylko podejrzewali ich o najgorsze. Polski Komitet Olimpijski się też zebrał. Wiceprzewodnicząca Prezydium pani Otyria Jędrzejczak stwierdziła, że najważniejsza sprawa to odbudowanie wizerunku Pekaol. Naprawdę? To jest najważniejsze? Nie przeanalizowanie, dlaczego tylu polskich lekkoatletów narzekało na brak wsparcia? Nieustalenie przejrzystych zasad finansowania szkoleń, noclegów i przelotów? Wizerunek chyba sam sobie poradzi, jeśli rozwiąże się najpierw wszystkie problemy. Załatwi szkolenia, finansowanie, wesprze lekko atletów. nie? Niedługo potem skarbnik ujawnił, ile wynosi pensja Radosława Piesiewicza. Zapełnienie obowiązków otrzymuje 48 tysięcy złotych miesięcznie, a Polska zajęła 42 miejsce, czyli najgorsze miejsce od 68 lat. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że działanie komisji do spraw Pegasusa jest niezgodne z konstytucją. Mimo to komisja działa nadal. PiS, które złożyło wniosek, mówiło, że należy wyrok trybunału uszanować. Przedstawiciele partii rządzącej mówili, że to pseudowyrok. Czyli nadal żyjemy w państwie prawnie rozdartym. Maturę w 2024 roku zdało nieco ponad 89% zdających, którym serdecznie gratulujemy. Pozostali nie mają się czym martwić, przecież ktoś kopać rowy musi. Fabryka Beko we Wrocławiu podjęła decyzję o zamknięciu fabryki. Zwolnionych ma być 1100 osób. Z powodu nierentowności zamkną fabrykę do końca kwietnia 2025 roku. Firma zapewnia, że szuka sposobów na bezbolesne Rozstanie. Może niech rozważą lekcje szydełkowania. Te podobno uspokajają. Ministerstwo rodziny z dumą podało, że mamy rekordowo niskie bezrobocie. 5% to powód do radości, gdyby tylko cele wynosiła stopa oprocentowania kredytów hipotecznych. Urząd ochrony danych osobowych nałożył na M Bank 4 miliony złotych kary, bo pracownik banku przez pomyłkę wysłał kopertę z danymi klientów do nie tej instytucji finansowej, co trzeba. M Bank chce się odwołać, ale przed Rodo się nie ma ucieczki. Wiele osób ma serdecznie dosyć bitwy cenowej w reklamach między Lidlem a Biedronką. Sprawę wyjaśniło ASM Salesforce Agency. Z ich badań koszyku zakupowego wynika jednoznacznie, że najtaniej płaci się w Lidlu, potem w oszą, a na trzecim miejscu dopiero mieści się Biedronka. 24-letni Amerykanin wyrzucił w Warszawie telewizor przez okno. Choć gest jest jak najbardziej zrozumiały, to jednak telewizor wylądował na chodniku obok ojca prowadzącego wózek z dzieckiem. Krewkiego Amerykanina aresztowano, bo w Polsce nie będzie Amerykanin wyrzucał telewizora czy Niemiec. Pluł nam w twarz. Dwunastu spadochroniarzy miało wylądować na pustyni błędowskiej, a trafili do Hechła. Spadochron jednego z żołnierzy natrafił nawet na linię wysokiego napięcia, ale spokojnie to wojsko polskie. Takie rzeczy się zdarzają. Ministerstwo Cyfryzacji podało, że polskim służbom udało się rozbić białoruskich i rosyjskich dywersantów, którzy mieli prowadzić przeciwko nam cyberwojnę. Ilu złapano? Nie podano. Definicyjnie grupa zaczyna się od trzech osób. MON podało, że rozpoczęło operację FENIX, gdzie wojsko będzie przez co najmniej pół roku pomagało przy odbudowie terenów zniszczonych przez powódź. FENIX był mitycznym ptakiem. Odradzał się z popiołów i zwykle budował z przypraw i gałązek. Miejmy nadzieję, że wojsko użyje cegieł i cementu. Radosław Sikorski w wywiadzie dla Financial Times podał, że Polska powinna zestrzeliwać nadlatujące rosyjskie pociski, zanim jeszcze wejdą w przestrzeń powietrzną naszego kraju. Stwierdził tak, wbrew opinii całego NATO, które postrzega takie działanie jako stanie się częścią konfliktu. Wszyscy wiemy, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zamiast zestrzelić nadlatujący rosyjski pocisk. Zestrzelić nadlatującego dyktatora. Niemcy wprowadzili tymczasowe kontrole graniczne. Premier Donald Tusk stwierdził, że to nie do zaakceptowania. Chyba trudno Niemcom zaakceptować fakt rosnącego zagrożenia terrorystycznego, czy tego, że głównie na terenie ich państwa są główne kanały przerzutowe narkotyków. Ale skoro kontrole są nie do zaakceptowania, no to. Fuh. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas wizyty w Wielkiej Brytanii podkreślił wagę dostaw skutecznej broni dla Ukrainy. Szczególnie, że Rosjanie zniszczyli około 70% zdolności Ukrainy do wytwarzania ciepła i elektryczności. Donald Tusk podczas spotkania w mołdawskim parlamencie mówił o tym, jak nasze kraje się przyjaźnią. Dodał, że i im, i nam bociany przynoszą dzieci. Do tego podkreślił, że Mołdawianie potrafią i lubią produkować wino. A my, Polacy, potrafimy i lubimy je wypić. Nic dodać, nic ująć, panie premierze. Do Polski zawitał amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Spotkał się z prezydentem Dudą, premierem Tuskiem i ministrem Sikorskim. W końcu przyjaciele lubią wpadać z odwiedzinami. Prezydent Andrzej Duda, występując na forum ONZ, powiedział, że nie da się osiągnąć pokoju bez poszanowania prawa. I że nie można doprowadzić do tego, żeby wojna na Ukrainie przerodziła się w zamrożony konflikt. Z kolei minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski huczał, że to jak Rosjanie porywają z Ukrainy dzieci, nie różni się niczym od tego, co robili naziści w czasie II wojny światowej. Rosyjski ambasador siedział niewzruszony, do tego zaprzeczając, jakoby Sowieci zbratali się z nazistami w czasie wojny? Na co minister Sikorski wyjął zdjęcie wspólnej parady sowiecko-nazistowskiej z 1939 roku. Podczas miesięcznicy katastrofy smoleńskiej pan prezes powiedział, że było to dzieło Putina i jego polskich sojuszników. A wcześniej na placu Piłsudskiego doszło do tradycyjnych już przepychanek, bo w końcu prowokacyjny wieniec trzeba celebrować przepychankami zamiast je zwyczajnie zignorować. Tym razem jedna z aktywistek została poszkodowana. Sprowadzenie miesięcznic do szarpania się o głupi wieniec jest poniżej godności wszystkich uczestników. Pośród osób deklarujących poparcie dla PiS, 29% stwierdziło, że pan Mariusz Błaszczak byłby najlepszym kandydatem na prezydenta. Co nie jest zaskoczeniem, skoro wcześniej publicznie sam pan Jarosław Kaczyński powiedział wprost, że pan Błaszczak idealnie się do tego by nadawał. Taka polityka. Jarosław Kaczyński chce co prawda wyeliminować z partii niektórych ludzi, ale zaprzeczyłby miał wyeliminować panią Beatę Szydłą z funkcji wiceprezesa. To skoro on tego nie zrobi, to kto? Prezes jakoś musiał pogodzić się z faktem, że PKW odrzuciło sprawozdanie finansowe PiS i sam dając innym przykład wpłacił 10 tysięcy złotych. Pochwalił, że wpłacających było 50 tysięcy ludzi, ale czy pochwalił wpłacane kwoty, tego nie wiadomo. Po proteście PiSu pod Ministerstwem Sprawiedliwości policja interweniowała, bo auto, jakim się prezes poruszał, miało zbyt ciemne szyby. Pojawił się mandat w wysokości 100 zł i zatrzymany dowód rejestracyjny. PiS broniło prezesa, mówiąc, że auto ma ważne badania techniczne, co nie ma nic wspólnego z tym, jak policjant bada specjalnym przyrządem stopień przyciemniania szyb. I można za ciemne szyby dostać do 500 zł mandatu. Aferę rozkręcać za 100 zł. Coś tania ta afera. Prezes wydał oświadczenie, w którym podsumował, że w czasach rządów PiSu nie było świętych krów i że wyciągali konsekwencji wobec tych z własnych szeregów, którzy przekraczali granice. Powiedział, że obecny rząd nie kieruje się tymi samymi zasadami. A właśnie na tym polega większość polityki. Można mówić, co się chce. Jarosław Kaczyński zawiesił Ryszarda Czarneckiego w prawach członka partii w związku z postawionymi mu zarzutami korupcyjnymi. Pan prezes był zaskoczony, ale przyznał, że tak aż dobrze to nie znał Czarneckiego, tylko tyle, że ten lubił jeździć po świecie i że bardzo dużo je. Niedługo po tym, jak prezydent Andrzej Duda, odwiedzając zalane tereny, zachwalał działania rządu Tuska pod kątem działań na rzecz powodzian, prezes Jarosław Kaczyński krytykował, że odwiedzanie zalanych miejsc ma charakter propagandowy. Sam to stwierdził stojąc przed ciężarówką z darami odpisu stwierdził, że to, co on robi, to nie jest propaganda. Pod Warszawą wędrował łoś z oponą samochodową na porożu. Strażacy usiłowali mu pomóc, ale zwierzę uciekło. Czy tym sposobem łoś postanowił oprotestować to, że niszczymy naszą planetę? Kto wie? Pociągiem relacji Katowice-Białostok jechał baran. Prawdziwy baran. W dodatku na smyczy i w pieluszce. Baran biegał po pierwszej klasie, beczał i wszystko byłoby dobrze. Gdyby nie fakt, że zawartość pieluchy mu się wydostawała na podłogę. Tak się jeździ pierwszą klasą w PKP. Wygląda jak siedem nieszczęść, a jest tylko jeden taki w Polsce. Bażanciak jest tak naprawdę gołębiem. I jeden jedyny taki w kraju właśnie znalazł nowy dom w Warszawskim zoo. W Kołobrzegu do koszenia trawy urzędnicy zatrudnili 20 krów, które będą żerowały na terenach owczego bagna. Rolnik ma darmowe pożywienie, miasto darmowe koszenie, a krowy jak to krowy, niczego sobie z tego nie robią. Kierowca nagrał moment zderzenia z łosiem, co miało miejsce przed wsią Szczaki. Łoś się oddalił i niewiele robiąc sobie z całego zamieszania. Gołdapi na warmi i mazurach. Po ulicach też przechadzał się Łoś. Policjanci musieli interweniować i bezpiecznie odprowadzić niecodziennego gościa. W Lidze Narodów zapytano Lewandowskiego i Probierza, jeszcze przed meczem ze Szkocją, jakie mają cele. Ku zaskoczeniu wszystkich zebranych dziennikarzy, stwierdzili, że chcą wygrać każde spotkanie. No i słowa po części dotrzymali. Z Chorwacją już tak nie bardzo, ale na pewno będzie lepiej w październiku, z prowadzącą w tabeli Portugalią. Borussia Dortmund godnie pożegnała Kubę Błaszczykowskiego i Łukasza Piszczka. Kiedy panowie schodzili z boiska, kibice żegnali owacją na stojąco. Kibice byli zachwyceni meczem pokazowym, albo cieszyli się, że ich już więcej nie zobaczą. Trudno powiedzieć. Kiedyś najbardziej znanym polskim bramkarzem był Jerzy Dudek. A to Wojciech Szczęsny. Wystrychnął wszystkich na Dudka. Zamiast przejść na emeryturę, przeszedł do Barcelony. A ja tu byłem przekonany, że Barcelona to taki porządny klub. A tu proszę bardzo, do drużyny biorą polskiego emeryta. Dzięki bardzo za obejrzenie absurdów krajowych z września. Jeszcze przed nami kronika kryminalna, więc niedługo ten odcinek wyjdzie. Dajcie lajka, jak się podobało, zostawcie komentarz, suba, nie wiem, serce pod miedzą też zostawcie. A my się widzimy przy okazji następnego filmu. Może już jutro. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.